Pojawił się projekt zmian, który dotyka dosyć mocno kilku obszarów. Pierwszy to rodzaj umów o pracę, drugi sposób rozwiązywania umów o pracę, a trzeci to ograniczona ochrona kobiet w ciąży i osób zbliżających się do wieku emerytalnego w niektórych przypadkach. Jedną z takich kontrowersyjnych zmian jest możliwość wypowiadania umów przez przedsiębiorstwa zatrudniające do 10 pracowników pracownikom bez uzasadnienia, bez podania przyczyn, a za rekompensatą finansową. I będzie to możliwe również w przypadku osób będących na zwolnieniach lekarskich w wieku przedemerytalnym i kobiet w ciąży. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich przypadków, tylko kilku szczególnych opisanych w projekcie kodeksu. Taką największą zmianą w tej chwili jest to, że to pracodawca będzie musiał udowodnić inspekcji pracy, że pracownik, który pracuje w oparciu o samozatrudnienie, nie jest faktycznie pracownikiem etatowym, a z pozoru tylko wykonującym pracę na własny rachunek. Nie wszystkie z tych zmian idą w dobrą stronę. Przede wszystkim różnicowanie przedsiębiorców na dużych i małych jest według mnie niesprawiedliwe. Te zmiany nie idą w kierunku uelastycznienia rynku pracy. Pozorne chronienie pracownika nie do końca jest dobre, ponieważ dzisiaj przy rynku pracy pracowników to pracownicy często chcą krótszych okresów wypowiedzeń, a nie pracodawcy.